Co się dzieje? Nic, przygotowuję się do treningu. Jaki mecz nas czeka jutro? Ciężki, na pewno. Szczególnie, że mieliśmy dzień mniej odpoczynku niż ruch. Ale zaczniemy jutro, to chyba nie problem. Musimy się zregenerować. No i jutro wojna. Jak psychicznie? O wiesz. 4-0 dostaliśmy. Choć na to za bardzo chyba aż tak nie zasługiwaliśmy. No ale cóż, no. Jeden mecz, tak jak mówiłem wcześniej, jeden mecz nie może nam przysłonić całego naszego dorobku przez cały sezon. Także jutro chyba głowy czyste i walczymy dalej. Ostatni tydzień treningów i wolny. Tak, no. Macie... Teraz musimy interesować tylko pyłką, a w głowie mi tylko dwa ostatnie mecze, nic więcej. Ruch Chorzów, który ostatnio przegrywa właściwie wszystkie mecze, będzie wbrew pozorom ciężkim przeciwnikiem. Oczywiście, szczególnie, że przegrywają, choć w zasadzie nie są wcale gorsi od przeciwników. Grają naprawdę fajnie. Z Legią zremisowali, gdzie też chyba byli lepszą drużyną, także myślę, że to, w którym miejscu są, to nie odzwierciedla rzeczywistości, bo grają naprawdę fajną piłkę. Teoretycznie wydaje się łatwiejszy przeciwnik niż Zagłębie, które cały czas wygrywa. No myślę, że jest to trudne, dlatego w Polsce jest każdy zespół silny, a myślę, że Ruch albo Lubin nie ma dużej różnicy. To mobilizuje biodra, na gumach pracuje, także przygotowuje mięśnie do większego wysiłku. Zapobiegawczo i wzmacniająco. No, guma jest mój kolega, no, tak nie wiem co robię. Nie, tak przygotowałem się na trening troszeczkę zmobilizować ciało a przygotować mięśnie do treningu. Gdzie trenujecie? Dzisiaj na karbu. Okej, okay. To miłego treningu. Tak, dzięki.